Cześć, witajcie. Jest mi bardzo miło powitać Was na pierwszym treningu Nordic Walkingowym prowadzonym w ten właśnie sposób. Poszukajcie kijów, ja w tym czasie puszczę intro i za chwilę zaczynamy. Moi drodzy, zanim zaczniemy rozgrzewkę, proponuję tylko wykonać jedno ćwiczenie poprawiające, sprawdzające technikę. Mamy dwa kije, połóżcie je proszę sobie przy najbliższej okazji na ziemię. W ten sposób, jeden przed drugim i spróbujcie przejść koło nich, stawiając kroki tak długie, jak długi jest każdy kij z osobna. Tak, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Najprawdopodobniej twoja długość kroku wyjdzie dłuższa niż kijek. Pamiętaj, żeby krok zaczynać od pięty, wykorzystać pełne przetoczenie całej stopy przez jej powierzchnię, aż do mocnego odepchnięcia z czubka dużego palucha. Czyli kładziemy kije na ziemi i sprawdzamy, czy nasza długość kroku równa jest długości kija. Długi krok jest bowiem podstawą do tego, żeby udała nam się cała reszta techniki. Zaczynamy rozgrzewkę. Jako że dzisiejszy trening jest pierwszym, chciałbym, żeby był dosyć prosty i łatwy do wykonania. Złapcie sobie kije po środku ich długości i wykonajmy najprostsze ćwiczenia, takie jak krążenia obu rącz do przodu. Może to być na przykład 10 w przód i potem 10 do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na przemian do przodu. Dosłownie chwila. Wystarczy, żeby to było około 20 sekund. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Super. Złapcie sobie teraz kije po obu końcach i wykonajcie krążenia tak, jakbyśmy wiosłowali na kajaku. Jedna ręka w przód, a druga daleko do tyłu. Tak, żeby poruszać mocno całą obręczą barkową. Tak, żeby poczuć, że pracują łopatki. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Jak trzymamy tak kije, bardzo łatwo wykonać ćwiczenie ze skrętem tułowia i wymachem do tyłu za plecy. Rozciągamy się, wyciągamy się wysoko w górę i do tyłu. Jeszcze chwilę. 3, 2, 1. Świetnie. Złapcie sobie teraz kije po obu końcach, po środku długości i wykonajcie naprzemienne wymachy do przodu i do tyłu. Taki ruch, jaki interesuje nas w czasie marszu. Przód, tył, przód, tył, przód, tył. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie i dokładamy nogi. Wysoko unosimy kolana. Wysoko powyżej linii pasa. Ręce cały czas pracują zamaszyście, przód, tył. Jeszcze chwilę. 3, 2, 1. Świetnie. Kije możemy sobie postawić na podłożu i wykonujemy teraz kilka ćwiczeń dla rozgrzania nóg. Wymachy do przodu, do tyłu. Jedną nogą. Noga luźno w stawie biodrowym. Luźno w kolanie, po kilkanaście wymachów na każdą nogę. 3, 2, 1. I druga noga to samo. Świetnie. Chwila marszu w miejscu, tak żeby rozgrzać stawy skokowe. Ręce sobie tu też mogą pracować, żeby nam nie stygły. Jeszcze chwila. Już się robi ciepło. Jeszcze 3, 2, 1. Świetnie.
Podobnie, tylko teraz wspięcia dalej, w sensie stawy skokowe, tylko wspięcia na palce obu nóż i napięty. Na palce i napięty. Palce, pięty. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dość. Rozluźniamy. Unosimy sobie teraz jedną nogę w biodrze i w kolanie, tak żeby była ugięta pod kątem prostym, i wykonajcie takie luźne krążenia w kolanie. Tak jest. W jedną, w drugą stronę. Tak, żeby było po kilka sekund w jedną i w drugą. I druga noga to samo. Tak. I jeszcze chwilę w drugą stronę. Nogi mamy dobrze przygotowane do tego, żeby wykonać najbardziej intensywne ćwiczenie rozgrzewkowe, które na dzisiaj zaplanowałem. Mianowicie naprzemienne wypady nóg do przodu. Stanę bokiem, żebyście dobrze zobaczyli, jak to wygląda. Wykrok daleki do przodu, tak żeby kolano zostawało nad piętą, ugięte do kąta prostego, na kijak się podpieramy i powrót do góry. I na drugą nogę to samo. Na jedną raz, na drugą dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze trzy, dwa, jeden. Świetnie. Nogi myślę, że mamy rozgrzane. Delikatne ćwiczenie rozciągające na zakończenie rozgrzewki. Łapiemy sobie kije po obu końcach, przy wyprostowanych kolanach, skłon i w górze. Krążenia dookoła całego ciała, nisko przy ziemi i w górze. Nisko i w górze. W szerokim rozkroku, kolana wyprostowane. Nie musi być to bardzo mocno odczuwalne rozciąganie, delikatnie w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a siedem to dobra liczba. Jest. Rozgrzewkę mamy zrobioną, mi jest ciepło, czuję się rozgrzany. Zaczynamy rozgrzewkę w marszu, czyli już zapinamy kije i pierwszy odcinek naszej trasy pokonujemy w tempie rozgrzewkowym przez około 5 minut. Po 5 minutach przyspieszamy do tempa takiego, które oscyluje w około 70-80% naszego tempa maksymalnego. Po 15 minutach zatrzymujemy się i wykonujemy dwie serie przysiadów, które pokażę. Po kolejnych 15 minutach to samo, kolejna seria z przysiadami plus wzmocnienie ramion i kolejne 15 minut zmierzamy do mety, gdzie wykonamy sobie ćwiczenia rozciągające. Łącznie trening powinien nam zająć już tą rozgrzewką, którą wykonaliśmy, dobrze ponad godzinę, około godziny 10 minut. Dystans i tempo dawkujcie sobie indywidualnie, bo każdy z nas ma inne możliwości i inne potrzeby treningowe. Ruszamy na trasę.
Dobrze, moi drodzy, mamy pierwsze 15 minut treningu za nami. Zatrzymujemy się i robimy sobie przerwę na przysiady siatkarskie. Kije wbijamy sobie w ziemię. Nogi rozstawiamy szeroko. Każde powtórzenie polega na ugięciu kolan do kąta prostego, ale tak, żeby stopy nie wychodziły przed, żeby kolana nie wychodziły przed stopy. Robimy dwie serie po 20 powtórzeń. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pilnuj kolan. Pięty nie odrywają się od ziemi. Całe stopy płasko na podłożu. Jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Dobra, rozluźniamy nogi. Kilka sekund odpoczynku i za chwilę powtarzamy jeszcze jedną taką serię na 20 powtórzeń. Kilka oddechów. Szykujemy się, stopy szeroko, płasko na ziemi, kolana pilnujemy i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 na zapas. Ruszamy dalej. Za 15 minut kolejna przerwa, kolejne ćwiczenie na nogi i jeszcze na ręce. Dobra, nie wiem jak u was, ale u mnie się zrobiło ciepło. Jesteśmy po kolejnych 15 minutach treningu, więc czas na drugą serię przysiadów. Tylko teraz dołączamy sobie już do tych przysiadów jeszcze unoszenie ramion w górę, czyli wzmacniamy już nie tylko mięśnie nóg, ale wzmocnimy sobie jeszcze też mięśnie ramion. Bardzo fajne ćwiczenie, bardzo łatwo można je połączyć. Troszkę mocniej będą obciążone nogi, bo już bez podparcia na kijach, no a dodatkowo poćwiczą trochę ręce. Czyli w momencie uginania kolan, czyli tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, stajemy sobie na szeroko rozstawionych nogach, kolana się uginają tak jak wcześniej do kąta prostego w stawie kolanowym, nie wychodzą kolana przed palce stóp, a w momencie kiedy schodzimy w dół, ramiona unoszą się w górę, tak? Tu w ten sposób, tak żeby się spotkały grzbietem dłoni nad głową. No i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Rozluźnij nogi, rozluźnij ramiona, złap oddech, obetrzyj pot z czoła. Za chwilę druga seria tego samego ćwiczenia. Wiosna idzie. Powietrze jest wspaniałe. Druga seria z
Stajemy nogi szeroko. Popraw kurteczkę. I gotowi. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I jeszcze 10, dacie radę bez problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, już tylko 5, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo dla Państwa, świetnie. Zostało nam ostatnie 15 minut marszu. Jeśli masz jeszcze siłę, to dociśnij troszeczkę, bo to jest już końcówka, więc można pójść szybciej. Jeśli nie, utrzymaj tempo. Ostatnie 500 metrów zwolnij, tak żeby już wyciszyć się i spokojnie dojść do ostatniego etapu, jakim będą ćwiczenia rozciągające. Nam się dotrzeć do zakończenia pierwszego treningu. Każdy trening będziemy sobie kończyli ćwiczeniami rozciągającymi. Dzisiaj kilka przykładów, które dobrze jakbyście wykonywali po każdym treningu i tak jak rozgrzewka powinna Wam wejść w krew, tak samo ćwiczenia rozciągające. Szczególnie, że są dosyć przyjemne. Jednym z takich moich ulubionych ćwiczeń, które działa kompleksowo na całe ciało i cały układ mięśniowy, ten, który brał udział w marszu, jest opad tułowia na ustawionych równo kijach. Dobrze, jakby kije były ustawione pod kątem osym do nas i tu opuszczamy klatkę piersiową i tułów nisko do ziemi, jednocześnie wyciągając ręce daleko do przodu, tak żeby poczuć, że rozciągają się mięśnie grzbietu, kręgosłup i ramiona. Biodra ciągną w tył, a ręce w przód i tak wytrzymujemy około 20 sekund. Przy tym ćwiczeniu nogi mogą być albo lekko ugięte, albo mogą być już wyprostowane. Wtedy jeszcze rozciągamy mięśnie, pasmo tylne mięśni nóg. Więc jeszcze chwilę wytrzymaj. Oddychaj spokojnie. Świetnie. Teraz jedną rękę przyciągnij do siebie, a drugą ciągnij daleko do przodu i ustaw troszeczkę po skosie, tak żeby była na linii tutaj nosa, na linii głowy, tak? I jeszcze dociskamy tułów, ten bok tułowia, który rozciągamy w dół do ziemi i chwilę wytrzymujemy. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pan leśniczy się chyba nie spodziewał, że zastanie kogoś przy ambonie z kijami liczącego. Obejrzał. Pozdrawiam. Druga ręka daleko do przodu, lekko po skosie, cały bok tułowia w dół do ziemi, bioderko w tył, tak żebyście poczuli, że tu od ramienia przez obręcz barkową grzbiet, bok tutaj żebra, między takie przestrzenie międzyżebrowe, to wszystko się rozciąga aż do biodra. Chwilę wytrzymaj, powoli wstajemy. Świetnie. Po tych ćwiczeniach człowiek od razu czuje się wyższy. Ok, złapmy sobie kolejne ćwiczenie, które jest dosyć proste, łatwo je wykonać.
rozciągniemy sobie tylne pasmo mięśni nóg, łapiemy sobie kije z tyłu za plecami i wykonujemy prosty skłon. Wykonaj skłon do tego momentu, do którego możesz wytrzymać z kolanami ustawionymi prosto. Czyli nie zginaj kolan, żeby za wszelką cenę zejść jak najniżej kijami, tylko do tego momentu, do którego możesz. Wytrzymaj. Po chwili mięśnie troszeczkę się rozciągną i z wydechem będzie można opuścić kije znowu troszkę niżej. To ma być spokojne, płynne, dokładne, a nie na siłę. Do granicy takiego bólu, który sprawiałby ci już nieprzyjemność. Tak więc to ma być odczuwalne rozciąganie, ale nie piekący ból. Chwilę wytrzymujemy. Rozluźnij grzbiet. Sprawdź, czy kolana są wyprostowane. Jeszcze chwilę. Ty nie wstawaj. Teraz przerzuć ramiona nad plecami. One docisną jeszcze tułów troszeczkę w dół. Pilnujcie proszę głowy, żeby trzymać ją tak, żeby twarz była skierowana do ziemi, a nie czubek głowy. Twarz, a nie czubek głowy. Chwilę wytrzymaj jeszcze. Powoli wstajemy, rolując kręgosłup od dołu przez klatkę piersiową aż do szyi. Wstawajcie powoli, bo może się zakręcić w głowie. Rozluźnij nogi, ramiona, odetchnij. Jesteśmy na etapie wyciszenia organizmu, więc to wszystko może, jeśli macie czas, to może trwać. Pasmo przednie mięśni nóg, pięśni uda, mięsień czworogłowy napracował się też w czasie marszu. Złap sobie stopę za buta, za palce najlepiej tutaj. Przyciągnij nogę do nogi, tak żeby kolano było przy kolanie. Pięta tu z tyłu dotyka prawie, że do pośladka, jeśli buty są czyste. I wytrzymujemy w ten sposób. 10 sekund. Mamy już 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze nie opuszczaj. Jeśli zakres rozciągania jest dla ciebie zbyt mały, to unieś lekko udo jeszcze do tyłu, ale biodra jednocześnie wypychaj w przód. I w ten sposób też wytrzymujemy. 10 sekund. Oddychamy głęboko. Uspokajamy tętno, uspokajamy oddech. Rozciągamy mięśnie, dajemy sobie i naszym mięśniom odpoczynek. Druga noga to samo. Trzy, dwa, jeden. Powoli opuszczamy. Kopnij, kopnij, rozluźnij. Ostatnie ćwiczenie, które chciałbym dzisiaj z wami zrobić, jest bardzo proste i też dobrze jakby się pokazało, pojawiło na każdym treningu. Bierzemy sobie głęboki wdech nosem, unosimy ramiona tu chwilę, wyciągamy klatkę piersiową do tyłu, ramiona do tyłu za głowę, chwilę wytrzymujemy, rozciąga się bardzo fajnie klatka piersiowa, po chwili robimy pełen skłon. Wydech ustami i chwilę zostajemy w dole. I znowu w górę wdech. Chwilę zostaw ramiona z tyłu. Poczuj, jak rozciąga się klatka piersiowa. I znowu wydech. Jeszcze dwa razy w górę. Dół, wydech, w górę, i ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszy trening, kłaniam się nisko, do zobaczenia, gratuluję, dziękuję, do zobaczenia. Każdy filmik na YouTubie musi się zakończyć odpowiednią regułką, a więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, prośby,
co, jak powinien wyglądać trening? Czekam na wasze komentarze pod filmem. A jeśli nie chcecie, by ominął was kolejny trening, kliknijcie subskrypcję. Ja tu chwilę jeszcze sobie posiedzę. Dzięki za miły trening i do zobaczenia na treningu kolejnym. Cześć!